kept the fences high. Call it dirt cheap, this American life. Ceiling came through on your confidence. Ceiling came through, but the healing came too. So Sunday's best. You know that I don't take your requests. So love me till today's done. Memories still without. Erase my social. Screenshot kind of thing. Okay with the satellite. FaceTime. Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Jacku, zapowiada nam się widowisko. Jak to w meczu towarzyskim, nie spodziewamy się tu walki do upadłego, ale ładnej, miłej dla oka gry. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Udało mu się minąć obrońców. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Nelson Semedo. Ramsey. Nainggolan. Ładnie, prostopadle zagrał Nainggolan. Dybala. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Oto jak dziś zagrają gospodarze. W bramce Marc-André Ter Stegen. W formacji defensywnej Skriniar wystąpi obok Samuela Umtiti'ego. Nainggolan oraz Aaron Ramsey poprowadzą. Czy będzie prowadzenie? Głęboka wrzutka, rzut rożnego. A już miałem nadzieję na bramkę. Tymczasem rozpocznie bramkarz. Ramsey. Dybala. No i piłka wędruje do rywali. Świetne podanie za plecy rywali. Szansa na kontratak. Messi dochodzi do piłki. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Obrońcy dostali od trenera sygnał, żeby... Ależ się przedarno. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Zostawił za sobą trochę boiska. Ależ teraz Ronaldo. No, trochę zabrakło. Niestety strata piłki. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Mbappé. Nainggolan. Politano. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Będzie chyba podawał. Ech, nie poszło to tak jak... Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Mbappé przed szansą. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Naprawdę znakomite wykończenie. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Ramsey. Był faul i rzut wolny. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożnie. Neymar.
Mają teraz szansę na kontratak. Brawo, ale jest szansa! Mbappé! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Ramsey. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. A teraz przy piłce Ronaldinho. Skriniar. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Mengolą. Piłkę przejmują rywale. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Mbappé! No, takie niewykorzystane okazje mogą się mścić. Ale bramkarz zachował się fantastycznie. Wygląda na to, że goście chcą utrzymać prowadzenie każdym możliwym sposobem. Już wyraźnie ociągają się z grą. No cóż, ich teraz interesuje przede wszystkim wynik końcowy. Oczywiście kibice na stadionie mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Politano. Ramsey. Ależ tam się przedarł! Strzela, czy to będzie wyrównanie? Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Co teraz zrobi? Ma sporo możliwości. Dybala! I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Dobrze prowadzi piłkę. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Dobra interwencja we własnym polu karnym. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Może teraz jest okazja. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No i źle to zrobił Messi. Dybala. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Znakomicie, będzie szansa. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Kto jak kto, ale on potrafi strzelać. Ledwie co drużyna gospodarzy zdobyła wyrównującego gola, a już straciła kolejną bramkę. Taki cios w chwili, gdy zaczęli nabierać impetu, jest ewidentnie frustrujący dla kibiców. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt... Dobrze się pokazał. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. I przejmuje piłkę bez faulu. Ruszają do kontrataku. Na piłkę, co z tego wyniknie? Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Karny, żółta kartka, niepotrzebne protesty. Kara indywidualna należy się tutaj bez... I mamy gola z rzutu karnego. Na powtórce wygląda to na bułkę z masłem, ale rzut karny zawsze jest wyzwaniem dla strzelca. Chociaż widać teraz, z jaką pewnością podszedł do tej jedenastki. Tak? Rezultat do przerwy 3-1. Świetnie.
Rozpoczynamy drugie 45 minut. Trzeba to dobrze rozegrać. Nainggolan jest dobrze ustawiony. Co zrobi? To może być bramka kontaktowa. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Kylian Mbappé. Messi. Messi przed szansą. Messi. Jest! Messi, Messi, Messi! Wspaniale się tam znalazł. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to rozmiary tego zwycięstwa. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Mieli szansę rzut rożnego, ale jednak nic z tego. Nainggolan. Ramsey. I piłkę przejmują rywale. Szansa, może coś z tego będzie. Czy celnie teraz dośrodkuje? Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Ależ teraz okazja Dybali. Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Trudno uwierzyć, że tam nie padła bramka. Na takim poziomie naprawdę chyba nie można oczekiwać lepszych sytuacji. Cristiano Ronaldo świetnie zablokował to uderzenie. Może dośrodkować. Wycofują piłkę, dobre podanie. Cristiano Ronaldo! Wspaniale się teraz zachował! Back with another one. Trust, went missing in the summer.